Dobry wieczór, witamy Państwa serdecznie na konferencji prasowej po meczu Wisły Kraków z GKS-em Tychy. Z nami jest trener gości pan Dariusz Banasik. Dobry wieczór, panie trenerze. Dobry wieczór Państwu. Na początek poprosimy o komentarz do meczu. No zacznę od tego, że mamy przede wszystkim 3 punkty, tak? Nasza drużyna, tak patrząc na rozgrywki pierwszoligowe, bardzo dobrze się prezentuje, natomiast na tych wyjazdach nie zawsze nam się to bardzo fajnie układa. I pracowaliśmy po prostu nad tym. Natomiast dzisiaj zmierzyliśmy się z przeciwnikiem, czyli z Wisłą, bardzo trudnym, bardzo takim zespołem, można powiedzieć, też medialnym, który tutaj ma bardzo duże aspiracje, ale wydaje mi się, że byliśmy bardzo dobrze właśnie pod tym względem mentalnym przygotowani do tego meczu. W tygodniu graliśmy bardzo trudny mecz na wyjeździe, 450 km drogi w jedną stronę, 450 km w drugą. Krótki czas na generację i zastanawialiśmy się, jak dzisiaj zespół będzie fizycznie wyglądał. Natomiast wydaje mi się, że wszystko wyglądało bardzo dobrze i no oczywiście jesteśmy z tego bardzo zadowoleni. Jeżeli chodzi o przebieg meczu, uważam, że mecz wyrównany. Można powiedzieć tak, że po strzeleniu pierwszej bramki mogliśmy skontrować Wisłę. Było kilka sytuacji, wychodziliśmy z sytuacjami 4-1, nawet gdzieś 4-2, 3-2. Natomiast to się nie udało. Oczywiście tutaj zespół gospodarzy miał też dosyć ciekawe sytuacje, które mógł zamienić na gola, ale jak to w piłce bywa, trzeba mieć też w pewnych momentach i elementach szczęście. Druga połowa już w końcówce, też wiedzieliśmy, że Wisła to jest zespół, który bardzo mocno naciska, szczególnie w końcówce meczu i że będzie dążyła do tego, żeby doprowadzić do remisu albo nawet czegoś więcej i trochę drżeliśmy o ten końcowy wynik, ale zespół się tutaj bardzo dobrze spisywał. Nasz bramkarz, który dzisiaj też chciałbym mu tutaj pogratulować, bo ma urodzinę, też się bardzo dobrze spisywał i cały zespół zasłużył na słowa uznania. Co jeszcze mogę na koniec powiedzieć? Ja powiedziałem też wcześniej w szatni zawodnikom, że te 2 mecze wyjazdowe dla nas, czyli z Górnikiem Łęczna i z Wisłą Kraków, to będą takie generalne sprawdziany, czy jesteśmy mentalnie gotowi na to, żeby walczyć o nawet bezpośredni awans. No, dzisiejszy mecz pokazał, że nie przestraszyliśmy się Wisły, wygraliśmy drugi raz z tym zespołem. Także 6 punktów i z tego jesteśmy zadowoleni i myślę, że ten wynik i te dzisiejsze spotkanie na pewno napawa nas optymizmem i pokazuje, że będziemy zespołem, który będzie się do końca liczył w walce o awans. Dziękuję bardzo. Dziękuję, czekamy na pytania. Dobry wieczór trenerze, Tomasz Grabek, pierwsza liga RUM. Ja chciałem zapytać, przełamaliście tą serię wyjazdową. Ten mental dzisiaj był rzeczywiście na dobrym poziomie. Natomiast tak paradoksalnie zapytam, gdzie widzi pan największe rezerwy w grze swojego zespołu? Za trudne pytanie chyba na ten moment. No, zawsze są rezerwy, zawsze jest coś do poprawy. Wie pan co, jak wracaliśmy z Łęcznej, to ja byłem przerażony tymi statystykami, bo jeżeli pamiętacie, bardzo dobrze w ligę weszliśmy, 3 pierwsze mecze wygraliśmy i my praktycznie od września nie wygraliśmy, no wygraliśmy tylko 1 mecz na wyjeździe, tak? I wiedziałem, że tutaj musimy coś zmienić, ale przede wszystkim to były takie bardziej rozmowy pozytywne i takie dojście do piłkarzy, że jeżeli jesteśmy dobrą drużyną, no to nie może być takiej dysproporcji pomiędzy grą na wyjeździe, grą u siebie. Ale też myślę, że dzisiejszy stadion, kibice i atmosfera, no każdy zespół motywuje, tak? Także my byliśmy też zmotywowani. Obawiałem się, czy będziemy zmęczeni po prostu po tym wtorkowym meczu, ale to nie miało miejsca. Natomiast wracając do pytania, może nie chcę tutaj mówić, zawsze jest coś do poprawy, tak? Zawsze jest coś do tego, żeby skorygować, ale myślę, że dzisiaj się powinniśmy cieszyć, a nie szukać jakichś negatywów. Chciałem jeszcze zapytać o Juliusza Ertelthala. Ponieważ wydaje się po tych meczach jesiennych, że to jest taki brakujący element w tych fazach przejściowych GKS-u Tychy. Czy rzeczywiście to może być kluczowy piłkarz w tej rundzie wiosennej? Myślę, że tak. Ja bardzo nalegałem, żeby taki zawodnik do nas trafił o takim profilu, o takiej charakterystyce. To jest zawodnik, który grał w Ekstraklasie austriackiej, to dosyć regularnie. Także cieszymy się, że on do nas przyszedł. Zresztą też widzi, że z tego, co z nim rozmawiamy, że mamy bardzo dobry zespół, bardzo dobrze się czuje i wydaje mi się, że w dzisiejszym meczu, nie wiem, czy on nie był najlepszym zawodnikiem naszego zespołu, tym bardziej, że bramkę strzelił.
I też myślę, że już któryś raz to z kolei powtarzam, że wydaje mi się jako trener, że mamy mocniejszy zespół już w tamtej rundzie. Właśnie przez transfer przede wszystkim tutaj Juliusa, przez większą rywalizację w drużynie, no i myślę, że z tego zawodnika na pewno będziemy mieli, na pewno będziemy zadowoleni, a dzisiejszy mecz właśnie pokazał z tak mocnym przeciwnikiem, jakim jest Wisła, że on sobie spokojnie radzi w tej naszej pierwszej lidze. Pozwolę sobie jeszcze na ostatnie pytanie. Bartosz Śpiączka zaczął dzisiaj na ławce rezerwowej. Zdecydowały względy taktyczne czy fizyczne? Jedno i drugie. Fizyczne, ponieważ Bartosz te pierwsze dwa mecze grał po chorobie. Miał w tygodniu jakąś tam infekcję. Natomiast nie chcieliśmy zmieniać ustawienia, i tylko że jest osłabiony przede wszystkim, ale z drugiej strony też uważaliśmy, że taktycznie bardziej tutaj nam będzie pasował do tej naszej układanki Daniel Rumin na pozycji numer 9. No i też zrobiłem roszadę, można powiedzieć, że wrócił Radecki do podstawowego składu, a Wojtuszek, który gra zawsze w środku pola, grał na pozycji numer 10. I myślę, że no, po wygranym meczu myślę, że to trzeba ocenić, że to był dobry ruch. Nie widzę więcej pytań. Dziękuję serdecznie, panie trenerze. Dziękuję. Dobranoc. Witamy państwa po przerwie. Jest z nami trener Wisły Kraków, pan Albert Rudę. Jest też trener Michał Siwierski, asystent, który pomoże w tłumaczeniu. Poprosimy o komentarz do meczu. Coach, please, few words about today's game. Good night. I'm going to summarize the game from my point of view. I think we tried to control the game using the ball, and it was not like that because they were waiting for our mistakes to counterattack us. We couldn't prevent it, so they were better than us in that aspect, controlling the game through the spaces, waiting for our bad pass, and going with a lot of people, trying to get the spaces and cross balls inside the box with advantage. We tried to fix it in the second half. I think we finally could find some time and a space for us to attack better in the second half. We improved, we had chances. We couldn't score. They defended very well. I have to say that they defended very well from the first half, and then in the second half in another style, being more compact, not as aggressive as the first half. And the goal couldn't arrive. And you know how it works. If you don't score, nothing changes. The mindset for them was strong all the time. And finally, we lost an important 3 points today. Na początku z mojego punktu widzenia próbowaliśmy kontrolować mecz za pomocą utrzymywania się przy piłce. Nie byliśmy w tym dokładni i Tychy wykorzystywały sytuację, wychodząc z kontratakami, wykorzystywali przestrzeń za naszymi plecami, kiedy graliśmy niedokładnie.
Próbowaliśmy to zmienić w drugiej połowie poprzez zmianę, delikatne korekty w ustawieniu. Próbowaliśmy znaleźć czas i miejsce i przestrzeń, żeby dochodzić do sytuacji. Troszeczkę się w tym polepszyliśmy, ale Tychy broniły bardzo dobrze. Ich nastawienie było bardzo dobre. Nie strzeliliśmy bramki, nie trafiliśmy i straciliśmy ważne 3 punkty. Dobry wieczór, trenerze. Maciej Skucha, Okiem Wiślaków. Ja bym chciał zapytać o Jakuba Krzyżanowskiego, który nie znalazł się dzisiaj w kadrze meczowej. Czym to było spowodowane? Yeah, he's not injured. He had a hit in the last game. He struggled during the week and he was not at 100%, so we decided to keep him safe for today, just today. Jeśli chodzi o Krzyża, to nie była kontuzja, to było uderzenie w poprzednim tygodniu. Trochę cierpiał w poprzednim tygodniu, więc chcieliśmy to zapobiec, żeby nie był gotowy na 100%, więc chcieliśmy zapobiec, nie dając go do kadry meczowej. Dobry wieczór, Tobiasz Pawelski, Okiem Wiślaków. Chciałbym zapytać o Mikiego Wiara, ponieważ zszedł z boiska, na pewno jest to jakaś kontuzja, czy już więcej coś wiadomo na temat tego urazu? We have to wait for Mickey for the tests that we need to understand what happened. He felt something in the muscle when going for a ball, and now we have to be patient to get the results and assess the whole situation with him. Poczuł coś w mięśniu, kiedy startował do piłki. Musimy poczekać na wyniki badań. Dzień dobry, panie trenerze. Mateusz Kaleta, lofkraków.pl. Tutaj trener rywali powiedział, że cierpieli w końcówce, drżeli o ten wynik. Ja chciałem zapytać, czemu tak późno Wisła zaatakowała, napierała na rywali? W zasadzie no takie ostatnie 15 minut dopiero. Well, I think the most important change in a game, in this business, is the goal. I think scoring a goal, all changes, all changes. If you don't score it, everything remains the same. Your mindset is going down, the mindset of the rival is going up. And I think, especially in the second half, we had those chances to score the goal and make a whole different new world for us. But the goal didn't arrive. And of course, they started to feel that the points were close for them, defending better, strong guys, tall guys. We had a lot of set pieces, but we couldn't open the low block. Największą zmianą w meczu jest zdobyta bramka. I ta bramka powoduje, że dużo zmian w trakcie meczu. Nie udało nam się wykorzystać sytuacji, które mieliśmy. Oni bronili bardzo dobrze, mieliśmy parę stałych fragmentów. Oni też je dobrze bronili. To wszystko. Dobry wieczór, panie trenerze. Paweł Opala, portal Z Piłką w Sercu. Ja mam takie pytanie, ponieważ dzisiaj, jak i w ostatnim meczu ze Stalą Rzeszów, widzieliśmy 6 Hiszpanów w wyjściowym składzie. W mojej ocenie dzisiaj bezradnego w ataku Angela Rodado. Czy według pana to jest już moment na to, żeby może spróbować wprowadzać nowych, młodych Polaków? Pana asystentem jest Mariusz Job, który był trenerem czwartoligowych rezerw Wisły. Być może tam gdzieś trzeba szukać recepty na poprawę gry drużyny, bo dzisiaj w mojej ocenie wyglądała ona, gra Wisły wyglądała, bo nie miała Wisła na to pomysłu. I'm gonna answer the first one. I don't understand of you know, the locker room, like people from Spain, people from Poland, people from another country. I don't understand it like this. I understand like a human beings inside the locker room. And I just try to pick the best guys I think they can give us closer to the 3 points. Nie rozdzielam szatni na to, że są to obcokrajowcy jak Hiszpanie, czy są to Polacy.
chcę wybrać najlepszych, którzy dadzą nam 3 punkty. And sometimes I will be right, sometimes I will be wrong, but I don't measure that for these things. It's just football, it's a locker room, human beings, relations, and we try to build the best we can. And we have some experienced players, some young players. We will try to use them when we think we need them, and it's as simple as that. Czasami w tych wyborach będę miał rację, czasami będę się mylił. To są ludzkie kwestie. Zazwyczaj chcemy dobrać najlepszą jedenastkę, która pozwoli nam wygrać. And then the second question in terms of improvement, 100%, is the counterattacks. They were much better in the counterattacks. Getting spaces, getting people inside the box very fast. We couldn't control it in a proper way, and I take the full responsibility of that, not my players. I rzecz do poprawy na następny mecz to na pewno są kontrataki. Nie kontrolowaliśmy tego w dobry sposób i biorę za to pełną odpowiedzialność, nie moi zawodnicy, tylko ja. Jest to rzecz, którą musimy poprawić, bo nie wracaliśmy zbyt dobrze w pole karne, a oni atakowali dużą liczbą zawodników. Good evening, coach. I have 2 questions. Joachim Stelmach, Magia Piłki. Welcome to Kraków, first of all. Będę kontynuował po polsku. Chciałbym się przede wszystkim zapytać o pana pierwsze wrażenia w Krakowie, dotyczące kibiców przede wszystkim. Jakie wrażenie na panu wywarli kibice Wisły Kraków? I drugie pytanie dotyczy Bilela Omraniego. Czy byłby dobrym wzmocnieniem Wisły Kraków w tym sezonie? Można jeszcze raz? Drugie pytanie? Tak, czy transfer Bilela Omraniego byłby dobrym wzmocnieniem Wisły Kraków w tym sezonie? Regarding your first question, I think they are very supportive for us, and we cannot expect the fans to be happy when you are losing at home. An important game like this, you cannot expect that. So I'm not happy. Of course, I don't expect the fans to be happy after this loss today, 100%. But they were supportive. They were trying to help us, especially in the last minutes of the game, knowing that we were trying and trying and trying, the ball not going into the net, and they were trying to support us to give more and more. So I'm, just behind them, trying to deliver, and I understand that losing a game like this, it's not happy for anybody. Bardzo nas wspierali w dzisiejszym meczu. Nie możemy oczekiwać, że będą zadowoleni po takim meczu. Ja też nie jestem zadowolony. Pomimo to, że piłka nie wpadała do siatki, oni ciągle naciskali, oni ciągle nas wspierali w końcowych minutach meczu, więc nie możemy oczekiwać od nich, żeby byli zadowoleni po takim meczu, tak jak my nie jesteśmy. And then regarding the transfer window, Kiko's working on all the things that he has to do. At this moment we don't have anything confirmed, and let's see next days how everything evolves, but this is a question for Kiko, 100%. To jest na 100% pytanie do dyrektora sportowego Kiko. On pracuje nad tym, nie mamy nic jeszcze potwierdzonego. Dobry wieczór, trenerze. Tomasz Grabek, pierwsza Liga Room. Przepraszam. Chciałem zapytać, ponieważ wspominał pan o kontratakach przeciwników i o powolnych powrotach swoich zawodników. Chciałem zapytać w drugą stronę o to tempo rozgrywania akcji przez pana piłkarzy. Często były takie fragmenty w tym meczu, gdy zbyt wolno to tempo rozgrywania akcji było pomałe. Z czego to wynikało? I have to say that I agree with you, that sometimes we were moving the ball too slow from one side to the other, and they were waiting for this pass to press and go for a counterattack, and they were doing it very well. It's like this, they were better than us in that sense, and they got chances through this kind of play, and we have to learn from it. I will try to adapt quicker, learn from it, work on it,
and be better every single game. Zgadzam się z panem, że rozgrywaliśmy za wolno, grając od strony do strony. Oni czekali na nasz błąd w tym momencie i świetnie to wykorzystywali, atakując przestrzeń za naszymi plecami. Będę starał się to poprawić w następnych meczach i dostosować do takich rzeczy. Jeszcze jedno pytanie. Zwłaszcza w pierwszej połowie wydawało mi się, że piłkarze GKS-u Tychy zostawiali trochę miejsca na tym 16 metrze, natomiast brakowało takiej decyzji o strzałach z dystansu. Well, this is an interesting question about the final third, because we had clear chances to score, we couldn't take them, and in maybe 6-7, we made a bad decision for us in terms of shooting or passing. And sometimes when you are making like this, you cannot be compact and you receive counterattacks. We spoke about it in the halftime to say, let's pick the most important decision there properly in order to avoid precisely these kind of actions to run backwards 80 meters. We tried to fix it, and I think we received less counterattacks in the second half, except the last moments of the game when we had everybody going up, and it's normal that they catch you in the spaces. W końcowej fazie tej odpowiedzi trener mówił o ostatnich minutach, że czasem jest to bardzo trudno zabezpieczyć taki kontratak, kiedy wszyscy chcemy strzelić tą bramkę, tu jeśli chodzi o ostatnie minuty, ale na początku mieliśmy może 6-7 takich czystych sytuacji, gdzie mogliśmy lepiej to wykorzystać, taki moment, albo uderzyć, albo podać. I na te sytuacje zwróciliśmy uwagę w przerwie, chcieliśmy to poprawić i w drugiej połowie już wyglądało to lepiej, ale i tak, jeśli chodzi o tą pierwszą połowę, nie zapobiegliśmy przez to kontrataką przeciwnika, bo podejmowaliśmy złe decyzje przed polem karnym. Czy są jeszcze jakieś pytania do trenera? Wszystko jest jasne. Dziękujemy serdecznie, życzymy dobrej nocy. Thank you, coach. Dziękuję.